mic check, 1, 2, 1, 2. I'm a militant lyricist, I'm a villain who's spiritless. I've been killing the villages and rebuilding the pyramids. Never changing the slightest when I'm revealing your fear. And there's no more dangerous or writers when my pen's feeling is serious. I'm a fighter walking through the night in soldier's apparel. I'm a sniper looking through the rifle scope in the barrel. An aviator on Hiroshima unloading the ammo. A gladiator in the arena when going to battle. Hit your head with the hardest bat so you bled through your starter cap. When I'm through with you, you're... Siema wszystkim, z tej strony Mister. O, klik, klik. It's Cadillac. O, taki sam mam praktycznie na ścianie. Jak Warszawa stara. Witam was w kolejnym Hitmanie. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki były na tyle zajebiste, na ile się spodziewaliście, czyli powiedzmy, że chujowe. Ale jest okej, okay. Zajebiste jest zajebistością. Musimy teraz dostać się do Dakoty. Zajebać tego małego wacka, który kurwa porwał nam dziewczynkę. Czekaj. I wybić całą resztę chuj. Tak w skrócie. Mniej więcej tak się to prezentuje. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak widzicie, styl gry na Rambo. Dobra, nie pierdol mi to kobieto, ja tu mam ważny tekst do powiedzenia, a ty mi się to wcinasz w połowę zdania. Co to w ogóle ma być? Ja się tak nie umawiałem z tobą. No. Wybijamy wszystkich co do zera, ponieważ spodobało mi się wybijanie ich. Nie będę szedł na punkty, bo mam to naprawdę daleko w dupie. Ale zabijanie wszystkich po kolei bardzo mi się podoba. The fuck? O, ten obsrany. Tak, tak, jesteś taka piękna. Tego też zabiję. No to? Siódmy ptasiek. Obyś miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Hej, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie, zdaje mi się, że masz blade pojęcie, jeśli w ogóle z kim zadziera. Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie, że... Nie, jest obsrany. Obsrany ptasim gównem. Załatwił to pan Whistle. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie, ptasiek, źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. Oj, ptasiek. Myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? Ja chciałem go zajebać. Jaki piękny dzień. Ptasiek, kim jest... jak ona się nazywa? Jade. Kim jest Jade? Pierdol się. Zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze. No ale żyje. Posłuka z agencji, niski poziom. Agencji? Twierdzisz, że Wiktoria ma coś wspólnego z agencją? Tak. Puścić go. O, Jezus. Bardzo niebezpieczni ludzie, stary. Jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku, nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierdolonego hitmana, nie rozumiesz, że musi być warta miliony, miliony. Haha, dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś twój szczurzy ryj, pochowam cię tu, obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnicy. Jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla ciebie surpresa. Właśnie. Surpresa. Mam niespodziankę dla wszystkich. Strach się bać. Co takie długie przywitanie? No kurwa, filmik trwa już ponad 4 minuty. What the fuck? Ja chcę grać. Grać chcę. Chcę grać i zabijać. No dobra, czekamy jak ostatnie ofiary. Ale zapowiada się ciekawie. Jestem ciekaw, czy teraz uda mi się odzyskać dziewczynę. Bo jeżeli uda mi się ją teraz odzyskać, to znaczy, że jest zakończenie gry. I co? Koniec?
Wydaje mi się, szybko by się to zakończyło coś. Hope, welcome w nadziei. Welcome w nadziei. Uuu. Assassin's Creed po prostu. No normalnie Assassin's Creed. Ho, ho, ho. No wyrzuć już te zapałki. O, Lenny. Lenny Kravitz. O. Part 2. Czy będzie part 3? Czy tylko part 2? A cóż, czuję, że będzie jeszcze 3 i 4. Takie mam dziwne wrażenie, że to będzie trwało i trwało i trwało. What? Cześć, Julo. O, gibaj się. Może być. Nara, spokój. Daj to przebranie. A tak przy okazji. Czego szukasz, przybłędo? Okej. Skurwysyn! Jeszcze ucina dialogi. Cipa, a nie Harlejowiec! Cipa, nie Harlejowiec. Zajebisty tekst. Dobra, co tu się dzieje? Wszyscy się napierdalają. Więc ja sobie spokojnie... Ej, bez takich mitu. No gliniarza zaczynacie? Pojebało was? Poszedł mi stąd, bo zaraz was tu rypnę. Dobra, miłego. A, Q. W. Wypierdalaj. Jasna cholera, robi się nieciekawie. Okej. Gdzie ja się muszę dostać i co ja tu muszę zrobić tak naprawdę? Bo teraz to już zgubiłem wątek. Nie chcę się z nimi napierdalać. O, Jesus, ku. To pierdolę ci, kutasie! A pierd to, no to kogoś innego. Oj, będzie brutalnie. Czy walk da się uniknąć? Nie da się! No ja pierniczę, mogłem wybrać jakąś drogę łatwiejszą. Q, spacja, Q, Matko jebca, W. Się na mnie wylało. No szkoda, no. Chwila, o oh, Jesus. Jeszcze jeden kibel by się... Spacja, Q. Q, spacja, Q, W. Poszedł mi stąd. O, kopnij go budo! Poszedł stąd, brudasie. Nigdy nie widziałem takiego mordobicia. Ukryj się. Okej. Nie ukrywa się, przejdziemy tędy. No patrzcie. No i leje się stamtąd, nagle się na mnie rzuca. No tak, to powiedz Bensonowi, żeby wziął paralizatory. Gazu zawiący, pieprzowy, to wszystko co za... Kopnij go w jaja. Nie, nie chcę z tobą walczyć. No, szlak. Dobrze, tędy obejdziemy bez walki. Tak myślę, że bez walki. Miłego. A czy mogłem sobie użyć kija baseballowego? Rozjebie mu je na czerwie. Ku. No. W. Nie użył kija baseballowego, ale to nic. Musisz zrobić żelniki. Rozmawiaj z barmanem. Dzień dobry, panie władzo. Koleś, ja tu tylko pracuję, kumasz. Proszę, nie krzywdź mnie. Fryzjer! Codziennie, samo południe! Hej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Ooo.
Dostanę w końcu jakąś spluweczkę? Moonbase Alpha. Oż, to szybka misja była. Dobrze, kontynuujmy w takim wypadku, kontynuujmy. O god, jak to jest kurwa głośno, nienawidzę tych filmików. Myślę, że musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? To prezent. Od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim Ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo Ptasiek. Nic dziwnego, że wyleciał z siatki. Czego chcę? Znaleźć 47 za wszelką cenę. Pani myśli, że ja nie żyję. O, szlak. A fajna dupcia. Okej. Beard's gift. Beardy's gift. Beardy's. Może być. I co, nagle nikogo nie ma? A nie, czekaj, to jest sklep z bronią. Aki garniaczek mam ładny. Hu hu hu. What the fuck? Chcę. Zabiorę siłą. Nie dasz mi? Zabiorę siłą. Nie są na sprzedaż, synku. A to co, Stephen Hawking? Zmuję. Wiem, że masz paragon. Mogę je sobie po prostu wziąć. Nie wyglądasz mi na złodzieja. To nie będzie kradzież. Słuchaj. Sprzedam ci, jeśli strzelasz lepiej od dziewczyny. Myślisz, że dasz jej radę? To zależy od dziewczyny. What the fuck? Chowa się przy mojej mili. A, to głupia wstawka. Nie podoba mi się to ani trochę. What? Zdobędź Silver Barry. Słyszałam, że chcesz strzelać. Idź, wybierz sobie gnata, jakiego chcesz z tamtego sklepu. Jak już wybierzesz odpowiednią spluwę, wróć tu. Postrzelam. Fajna koszulka. I nie martw się o amunicję. Dopóki będziemy rywalizować, możesz wywalić ile chcesz. Holy shit. Texas już mi się podoba. A chwila, nie, to mogę sobie tutaj dołącz. Dziesięć, jeden, dwadzieścia. Okej. Ej, no widzicie, to są ruchome cele właśnie w Hitmanie. Celuje się dobrze i nie trafia, przeładuj. Dobrze, wyjście. Masz potencjał. Może spróbujesz jeszcze raz, tylko z inną bronią? Aha! To mogę z inną bronią? Przestań się na mnie gapić, skręca różko! Ochliki! A, jeszcze mogę go zaatakować, tak? A to dobra, sklep z bronią, czyli co, teraz sobie mogę normalnie tak, o, dołącz do zawodów. Jep. Hej, posłuchaj mnie,
Jep. Posłuchaj, co ci mówiłem o kasztalach? Przestań, dobra? Albo wyleci. Pięknie, 10 punktów. 10 punktów. A, czyli mam 2 minuty na strzelanie. A, jeden punkt, nara. Skoro nie lubisz krasali, możesz iść gdzie indziej. Tak, trzymaj, jak w końcu pobijesz mój. 10, bo się tarcza chowała. 20. Za te z tyłu powinno być więcej punktów. Niesprawiedliwe. Nasz szlak, jeszcze przeładowanie. Za 3 punkty. No pewnie, że tak. Jep. 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 A, tu nie mogę instynktownie? O. Jep. Doskonale. Jep. O, tu było więcej celów. No spokojnie, teraz sobie przeładujemy. A, tarcza mi się schowała. Poza tym, kiedy mój pies zaletnął na spluwę. Jep. Jep, jep, jep. Nie trafiłem. 40 sekund. Jak ja mam niby 200 punktów nabić? Pięknie. 20 punktów. 20 punktów. A, sekwencja się powtarza. Gra mi się przycięła. To było chamskie. 20 punktów. A, tu jest. 10 punktów. Może być. Może być. Za jeden punkt. Zawsze coś. Jep. 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 No, jeszcze 70 punktów. No, taki chuj. No, super. Cel niewykonany. Spróbujesz jeszcze raz, tylko z inną bronią? Dobrze, jak mam zmienić broń niby, co? Obezwładni, obezwładni. Jak mam spróbować? Chodź tu. Stary. No dobra, dobra. Spierdalaj. A chwila, czy ja tu mogę użyć tego lololala strzelania instynktownego? Udało się panu wygrać. A to nie, to wiem co zrobię. Pojedyncze cele będę sobie napieprzał z tego, tak? Doskonale. O Boże. Będzie trwało i trwało znowu. 2 minuty, tak? Dobrze, dobrze. O, szlak. A, zawsze jeden punkt. Gorzej, że nie wiadomo, gdzie te cele się pojawią tak naprawdę. Czemu za jeden punkt? To jest w szyję, kurna. Za 10. Za 10. Za 10. Dobrze, że chociaż za 10. Jep, jep. Aha, dobra, nieważne. Dycha! Tyk, tyk, tyk. Pomiń to. Jest, 50 punktów. Jest, zjebaj te punkciki. Pięknie. Dawaj kolejny cel. Przeładujmy sobie, o, wiedziałem. To, 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 to. O, nie trafiłem. No, myszko, nie ruszaj się. I to. Jep, 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 jep. A, że punkty są. 344. 10. 10. 10. 10. Czemu nie 20? Suczo. 20. Dajesz. Jeszcze tylko troszkę punktów mi brakuje. O 30 sekund. A najbardziej popierdolona misja, jaka mogła chyba zaistnieć w tej grze. Jeden punkt. Jeszcze lepiej. O, jeszcze lepiej. 10. No już niedużo. Za 20. Za 10. Może być za 10. No za 1. Za 1. 498. Cel pokonany. Zajebiście. Uczymy się strzelać po prostu. Pokonałeś mnie bez mydła.
Bez mydła to cię wezmę na ostro. Dobra, dostałem barelki, jestem z siebie dumny, będę miał pistoleciki z tłumikami, ha ha ha. Chętnie bym pominął ten filmik, bo kurwa będzie się modlił teraz nad tymi spluwami. Oh god, szybciej! Właśnie, przekleństwo czy dwa nie ma sprawy. Ulubione bronie odblokowane. Ale co drugie słowo? To dziecinne i niedojrzałe. Dobra, wyjdźmy, zobaczymy, co tu nam nie będzie czekać. Może zakończenie misji? Yes, sklep z bronią, okej. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Popieprzony odcinek był, ale był. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wszystkim, pa pa.